że ta sąsiadka ci podpadła tutaj. Nie, ona mi tam to podpadła. W jakim sensie nobilituje? No, co mi... Czekałam pretekstu, żeby jej, wiesz, żeby nie można nie coś takiego działać. Sama nie mogłam zaatakować. Widzisz, sama widzisz, że niektóre osoby, babsztyle, nie są sympatyczne. Nie, to słuchaj, ja poza tym wyczułam energię, no co to jest ten biedny mąd? Wyczułam, że im tak się odezwie, tutaj każdy z nas generuje biopole. Ludzie o złych intencjach. Mają pole takie jak zepsute urządzenie elektryczne. One nie wibrują harmonijnie. Jest jakaś taka dysharmonia w tym człowieku. Mm-hmm. Więc ona nie musi nawet dziobą wpierać. Nic nie musi. Ja i tak swoje wiem. No ale to jest oczywiste, że od niektórych biją złe wibracje. Te jej dzieci, dobrze, że powiedziałaś, bo trzaskają drzwiami. Oczywiście, no bezczelne bachory. Drzwiami w niedzielę, w sobotę trzaskają, wrzeszczą. No. Ja mi się pani lepiej zajmie, bo są dziećmi, bo są pokoje pokazane. No. Nic dziwnego, że takie mają przykład od mamą. Nie było tak naprawdę lechu, który jest możliwy, był możliwy do zdobycia w Polsce, gdybyśmy nie zdobyli, jeżeli chodzi o nowe metody radioterapii, o jakieś innowacyjne metody chirurgiczne. Tak, to jest taki ośrodek. Tak jak wcześniej powiedziałam, sercem malowany dla pacjenta. Bardzo dziękuję za modlitwę. Bardzo prosimy i mam nadzieję, że to wszystko się odwróci. Dziękuję. Szczęść Boże, księdzu. Dziękuję. Prosimy bardzo. Radio Maria, halo? Niech będzie pochwalony. No to dobrze, żeś tak powiedziała, że pani na pewno nie dostanie, bo skoro ona taka ciekawa, jako sąsiadka, no to trzeba jej tak było powiedzieć. Dzwonię. W związku z takim, tak jak kiedyś u Moherowych tak jest, że jak umierał, to już zakonnice leciały. Teraz Żydzi. A to ty jeszcze nie wiadomo kto. Aha. Pozycję, pani profesor, ale to ona jeszcze tak ci mówiła, że ty tu nielegalnie mieszkasz? Bo to jest niesympatyczne takie coś komuś mówić, wiesz. Gdyby ona czegoś takiego nie powiedziała, żeby wyrażać się wszystko chętnie słowo wszystkim, którym przyszłoby do głowy przyjść do Radia Maryja, no, i mówić o swoich podobnych. Myślę, że obecnie pojawi się taka sytuacja, że w wielu miejscach będą ludzie, ordynatorzy, lekarze. Ale gdzie ty tak z nią rozmawiałaś? Tu przy drzewie? W kontekście drogich przejęć, w kontekście przekształceń właśnie takich nawet lokalnych celów właśnie poprawy funkcjonowania finansowego jakiejś. Ale to dziwne. Dlaczego nienawidzić osoby, której się nie zna i nie ma potrzeby się kłócić? Dlatego, że ona wyczuła moją inne przypadki, już nie mówię o własnym, gdzie osoby wyróżniające się inicjatywie. Już któryś raz to widać, jak te moherowe tutaj są podłe. Ale za to inni lubią. No niestety są nieszczęśliwi. Dziękuję za to. Że są pozytywni. Moim zdaniem to głos, jak daje się wyczuć ze środowiska, także medycznego. Panie przewodniczący, bardzo proszę. Tak to zjawisko rozpoczął starosta Puławski, który zamierza docelowo zwolnić też 300 osób. A gdzie to się taki babsztyl uchował, że ziaje nienawiścią? No, gdzie on się uchował? Taki? Tutaj jest potrzeba, żeby o nich mówić, a nie mamy innego takiego medium, jak to katolickie, i poprzez to medium angażować, ale również środowisko musi w tym bardziej wierzyć, że można szereg nieprawidłowości uniknąć poprzez naszą aktywność. Bo jak będziemy oczekiwać, że to samo w jakiś sposób się rozwiąże, nie rozwiąże się, to właśnie wszyscy cwaniacy wykorzystują właśnie tych słabszych, którzy są pracownicami, którzy podlegają ich władzy, i trzeba po prostu być zorganizowany, bo inaczej to przegrywamy właśnie takie sytuacje. I te ludzkie później dramaty stąd się rodzą.
Prosimy bardzo, Radio Maryja, na tym, tym, jak się ta woda leżała na stole, to jest jedna szkoła, tak, co nie mogę, że ja jestem mamą studenta medycyny w Lublinie i sprawę znam nie tylko skądinąd, ale także z jego relacji. Jest to absolutnie niebywałe, niewiarygodne, że w Polsce, w wolnym kraju, takie rzeczy mogą mieć miejsce. No to do mnie też z buzią, ja mówię, może nie tyle pisznie, co polenie, to istnieją możliwości działania przez ludzi złych, mających na względzie tylko dobro materialne, a niszczy się ludzi fantastycznych. Bardzo wartościowych. Mam wrażenie, że teraz w Polsce jest tak, że im bardziej oficjalne media kogoś opluwają, tym on jest wartościowym człowiekiem. Niepojęte jest to, że pani profesor nigdzie indziej nie miała możliwości wypowiedzenia się w mediach. Wypowiadali się, jakby zjadali wszelkie rozumy. Nie wiem, czy rzeczywiście bezkarnie jest takie rzucanie głosu do oskarżeń. Za to powinien chodzić o to odpowiedzialności, bo bezkarność rozruchwała. Chciałam powiedzieć, że do stacji. Całym sercem. Stąd wniosek, że oni mają obstawiony pojazd, urząd marszałkowski. Kibicujemy. Darek chciał się kciuki z tym urzędem marszałkowskim, że on się i mam nadzieję, że dzięki takim mediom jak Radio Maryja, które się trwam, jedynym medium, którym można zaufać w tym kraju i których można spokojnie słuchać, coś się zmieni i ktoś, pani premier, wymyśli, żeby to był taki zaklęty krąg, żeby to wszystko znalazło szczęśliwe rozwiązanie. Chciałam na koniec swojej wypowiedzi wyrazić ogromny szacunek dla pani profesor, nie tylko za jej wielką wiedzę, profesjonalizm, ale za postawę życiową. Wstawiam panią profesor za wzór mojemu synowi, który kiedyś niedługo będzie lekarzem, ażeby w swoim życiu zawodowym był tak jak pani. Pozdrawiam serdecznie. Dziękujemy pani Małgorzato, pani profesor. Witam serdecznie, tak osobiście jeszcze panią. Muszę powiedzieć, że gratuluję synowi takiej mamy, takich rodziców. Ja tylko słyszałam pani wypowiedź. Jest to tak budujące, że młody człowiek wyniesie z domu przede wszystkim kręgosłup wiary, kręgosłup moralny i etyczny. I to będzie wspaniały lekarz, bo on będzie chciał pomóc drugiemu człowiekowi, będzie miał miłość dla tego chorego, potrzebującego człowieka. Gratuluję naprawdę i już wierzę, że to będzie wspaniały człowiek. A jeżeli szczęśliwie wierzę w to, bo to jest naprawdę dzieło Boże w Lublinie, co się dzieje i ci ludzie fantastyczni, pracownicy i kochani pacjenci. Jeżeli się szczęśliwie zakończy, to bardzo chętnie poznałabym przyszłego młodego lekarza. Bardzo dziękuję całym sercem za słowa wsparcia, za modlitwę. Dziękuję bardzo. Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo. Pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Teraz i zawsze. Kogo witamy? Halina Lubina.
jestem byłam, może jestem pacjentką onkologii chemioterapeutycznej i jakoś tak chciałam przekazać pani profesor serdeczne podziękowanie przede wszystkim za miłość do pacjentów, za troskę o pacjenta i podziękować wszystkim lekarzom, którzy opiekują się chorymi, którzy coś chcą robić dla dobra drugiego człowieka. I dziwię się bardzo, że władze Lublina po prostu nie rozumieją albo nie chcą zrozumieć, jak ważna jest ta placówka dla pacjentów, którzy ludzie coraz częściej chorują na nowotwory i ta placówka właśnie w Lublinie jest bardzo potrzebna nie tylko dla Lublinia, ale także dla całego okręgu wschodniego i nie tylko, dla całej Polski. Chciałam też wspomnieć, że my mamy jako jedno osoby, też właśnie z onkologii, pana doktora Stanisławka, który jest senatorem Rzeczypospolitej Polskiej, wybrany przez, najprawdopodobniej przez lekarzy i przez ludzi, przez mieszkańców Lublina. I dlaczego pan doktor, pan senator Stanisławik nie zabiera w ogóle głosu na ten temat? Dziwię się bardzo, że obrońców tak mało jest, jeśli chodzi o społeczność nawet. Co prawda, myśmy podpisywali listę za, jeśli chodzi o w proteście, listę w proteście, ale to nie pomogło. Myślę, że tylko modlitwa pani profesor, którą wspieramy pani profesor, może rozwiązać problem. Tak, pani Karino, zazwyczaj tak, modlitwa i czyn to są te dwa nieodłączne elementy. Bardzo gorąco dziękuję pani profesor, bardzo proszę. Powiem tak, jak usłyszałam, że pani jest naszą pacjentką, to nic właściwie dla mnie się wtedy nie liczy. Ja bardzo kocham naprawdę pacjentów i przede wszystkim w sercu mam to, żeby pani była zdrowa, żeby pani przychodziła do kontroli, żeby pani nie wymagała aktywnego, trudnego, ciężkiego leczenia, żeby pani była zdrowa. Tego całym sercem życzę i bardzo dziękuję za oczywiście poparcie, za protest, za słowa, które pani wypowiedziała. To faktycznie no to są zawsze wyjątki, ale ten personel, nie tylko medyczny, ale i techniczny, i administracja, ludzie, którzy wspierają, czują, chcą pomóc, są życzliwi i naprawdę kochający
naszych pacjentów. Bardzo jeszcze raz dziękuję. Prosimy bardzo, Radio Maryja. Nie będzie Maria dzwoni Bożena Maria z Gdańska. Witam. Ja bardzo serdecznie pozdrawiam i dziękuję za to przybliżenie nam tej sprawy, bo no, mamy wspaniałe rządy, których doczekaliśmy. Natomiast pewne rzeczy, wiadomo, że nie da się wszystkiego na nas zrobić, ale po prostu są pewne priorytety, a tutaj są jeszcze chorzy ludzie, więc to nie ma się w ogóle nad czym zastanawiać. Mam na samym to pytanie, bardzo konkretne, właściwie dwa pytania. Jedno takie natury medycznej, procedury, a drugie konkretne, takie właśnie kopie organizacyjne w tej kwestii palącej. Otóż, ja nie miałam możliwości podpisać części audycji, nie wiem, czy ta sprawa była wyjaśniana, czy nie, jeśli tak, to proszę o powtórzenie, bo może też nie wszyscy byli. Czy jakie były konkretne działania z Państwa podjęte, jeśli chodzi o kontakty z osobami tutaj decyzyjnymi, rządzącymi w tej chwili? I czy są jakieś konkrety w tym sensie, że nie wiem, bo tak mówimy, a może pani premier, a może ten rząd, znaczy, a może, no może jest głębokie i szerokie, czy konkretnie są jakieś rozmowy, czy osoby się uchylają od takich rozmów, czy jest to jakieś celowe kumplacowstwo po to, żeby na przykład samorząd z poprzedniego rozdania zrobił swoje i żeby już było po ptakach? Jak ten problem w ogóle rozwiązać? Jak to wygląda? Do kogo uderzyć konkretnie? Czy nawet my, jako pacjentki, prawda? Ja akurat jestem też pacjentem patologicznym, dzwonię z Gdańska. I tutaj po prostu jak się zachować? Co zrobić? Co my możemy ze swojej strony, poza oczywiście wsparciem modlitewnym, w konkretach, no, żeby pokazać te priorytety? Co możemy zrobić? I tutaj jak Państwo właśnie, jakie rozmowy były konkretnie podjęte, kim, kiedy i czy jest coś konkretnego zapisane? To jest moje pierwsze pytanie, a drugie natury właśnie takiej medycznej procedury. Ja akurat jestem chorobę nowotworową odnośnie pejzażyka życiowego, który nie dawał objawów, jest już nieoperacyjny i to są przerzuty na wątrobę i na jelito. Chemia jest paliatywna. To jest taka chemia dwuskładnikowa, cisplatyna, gentamicina. Nic nie mam. Od 10 lat ta sama chemia, która po prostu, bo jest to lepsza i praktycznie nic się w tym kierunku nie robi. Chciałam zapytać, oczywiście, bo inne chemie są rozpracowane bardziej na inne typy nowotworów. Drogi żółciowe, i czy tutaj Państwo, bo ja słyszę, że nic nie ma, czy takie nowe przyjęcie, to się też by tym zajmowało. Jest jakaś nadzieja na przykład, że jest coś takiego, że jeszcze jest szansa, że tak powiem, troszeczkę z tą pochałą też kawalacją, bo to niewiele lat. Niewiele miesięcy życia mi zostało, więc dlatego pytam. W tej chwili mam przerwę jednej części chemii. Nabieram się, bo popadłam panemi w neutropenię. No i teraz to wygląda. Dziękuję za też jeszcze błogosławieństwo Bożego. Bóg zapłać. Dziękujemy Pani Bożeno. Dwóch głos na początek Pani Profesor Starosławska i później Pan Przewodniczący Marian Król. Ja pozwolę sobie odpowiedzieć przede wszystkim i poprosić o kontakt odnośnie zasadniczej sprawy, czyli schorzenia. Proszę sobie zapisać przede wszystkim mój adres mailowy. Będę wdzięczna i będę prosiła o więcej szczegółów odnośnie schorzenia. Być może jeszcze są pewne możliwości do diagnozowania i leczenia. Bardzo proszę, dobrze? Czyli tak. Mogę już dyktować? Tak, to teraz podyktujemy i powtórzymy także dobrze ten adres mailowy Pani Profesor przed zakończeniem dobrze naszego spotkania. starosławska.e@gmail.com i bardzo proszę o kontakt, o swoje informacje na temat schorzenia. Ja do Pani na odpowiedni, prawda, też adres mailowy szybciutko odpiszę i będziemy w kontakcie. Ja służę, jestem do dyspozycji. A na pierwszą część tej wypowiedzi już odpowie bardziej kompetentny człowiek, już oddaję głos. Cóż, mogę powiedzieć to, co można dziś powiedzieć, to tych działań i spraw, żeby poinformować wszystkich tych, którzy powinni temat znać, to żeśmy wykonali, myślę, że każdy, kto chce nie wiedzieć w Polsce, to temat zna, bo on był publikowany, było dziesiątki rozmów poprzez ministrów i wszystkich innych
wszystkie inne władze, tak polityczne jak rządowe, ale na razie rozwiązania nie ma, na razie jakiegoś takiego szczerego, skutecznego zaangażowania się z tych, co mogliby to wykonać. My oczekujemy, że może będzie to w poniedziałek, tym dniem, w którym no, ten los się odwróci. Tam z kolei dziękuję ślicznie. Prosimy bardzo. Radio Maryja, halo. Witam serdecznie. Tak, słucham z wielką uwagą, ale jednocześnie z przerażeniem tego, co się dzieje u nas na Lubelszczyźnie. Ja chciałam bardzo właśnie zapytać. To mówimy o modlitwie, wspieramy modlitwą tutaj panią profesor. Proszę mi powiedzieć, czy można rozszerzyć tą akcję nie tylko tutaj na Lublin, na Lubelszczyznę, ale jeszcze szerzej, żeby była możliwość zbierania podpisów, żeby więcej ludzi się przyłączyło i żeby tutaj czynem wesprzeć panią profesor, bo no bo czuję, ja czuję taką potrzebę i myślę, wiele osób również. Dziękujemy pani Iwono. Pozdrawiam ojciec Cezariusz, bardzo proszę. I jak najbardziej do tej akcji można się dołączyć. Każda dobra intencja, każda dobra dusza, która dołoży swoją modlitwę, a szczególnie chorzy, którzy oprócz modlitwy mają jeszcze taki argument przed Panem Bogiem, jakim jest cierpienie. Jeśli okraszą tę modlitwę cierpieniem, to ona na pewno będzie skuteczna. I tak jak wspomniałem, panie profesor, informujemy także my w Kalwarii Zebrzydowskiej, w tym sanktuarium pasyjno-maryjnym, gdzie rozważamy mękę Pana Jezusa. Ale najciekawsze jest z tego, ludzi, że ta sąsiadka w mieszkanie chce dostać. Centrum mogłoby być ciekawe, na jakich zasadach, ale to jest Małopolska, chodzi o Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej. I tych naszych wiernych i pielgrzymów, którzy przybywali na Kalwarię, nieustannie prosimy i prosiliśmy i prosimy i nadal prosić będziemy o to duchowe wsparcie, dlatego że jeżeli już się kończą te ludzkie argumenty, które jakoś mogą przemówić do decydentów, to jeszcze pozostaje ten argument przed Bogiem, jakim jest właśnie modlitwa. Co zaś się tyczy tych stricte protestów, podpisów, to myślę, że tutaj jednak ważna jest rejonizacja, czyli żeby Lublin najbardziej się obudził. Obudzi się wtedy, kiedy ludzie się dowiedzą. Ja powtórzę to pytanie ze względu na rozmowę telefoniczną. Ono było odłożone, które zadałem pani profesor, bo mam tego głęboką świadomość. Mianowicie fakt, że centrum jeszcze istnieje, to jest dzięki Radiu Maryja i dzięki telewizji Trwam, dlatego że wtedy po pierwszej audycji, po pierwszych rozmowach ludzie się dowiedzieli, wtedy się przebudzili, wtedy się zaczęły pierwsze protesty od zewnątrz. Dzięki temu dziś jesteśmy w miejscu, które pozwala nam wierzyć na pozytywne zakończenie tego całego procesu. No babcia, tak. Tak. Ojciec ma w zupełności rację, jest to prawda. Jak zwróciliśmy się z prośbą o pomoc do ojca dyrektora, poprosiliśmy zarówno biskupa karpińskiego, jak i biskupa frankowskiego. O tutaj to jest bardzo miła ta blondyneczka, taka bardzo. O pomoc w kontakcie, w dojściu do ojca dyrektora. To muszę powiedzieć, to zaangażowanie zarówno ojca, jak i całego zespołu jest szczere, życzliwe. Także zbieraj tych świadków. Niesamowite. Takich miłych akurat. W tych najtrudniejszych momentach to naprawdę tylko ojciec Tadeusz dzwoni. Ojciec pyta się, ja tylko nie mam odwagi przy tej zajętości. Także SMS-ka wysyłam, proszę o kontakt. A ojciec dyrektor pyta, co słychać, jest przerażony, jest zaangażowany właśnie z całym zespołem, zarówno w telewizji Trwam pozwala nam powiedzieć prawdę i w Radio Maryja. Także to jest prawda. Tak. Dlatego też nasza obecność, przede wszystkim pani profesor, państwa,
w Radio Maryja, w telewizji trwam, ponieważ widząc kolejne kroki, bardzo niebezpieczne kroki ze strony Urzędu Marszałkowskiego, czyli ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora bez podania ram czasowych, a więc to też jest niebezpieczeństwo pewne w tym tkwi. Z jednej strony widać pewną taką niemoc tamtych władz, że chwytają się czego możliwe, żeby doprowadzić do skutku, czyli do upadłości Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej, a z drugiej strony taka niemoc, która im towarzyszy właśnie dlatego, nie mogą nic zrobić, dlatego, że jest to zaplecze modlitewne, że jest ogromna życzliwość. Pani wcześniej w jednym z telefonów zapytała o te rozmowy już na najwyższym szczeblu. Oczywiście są pewne tematy, o których nie możemy wprost powiedzieć. Niemniej jednak, jak myślę, słuchacze się domyślają, te rozmowy także zostały poczynione, więc to nie tylko, że siedzimy i modlimy się innych, prosimy o modlitwę, ale wszelkimi możliwymi sposobami staramy się dotrzeć, aby były te rozmowy oficjalne, ale również także i te mniej oficjalne, które mogą pomóc w uratowaniu Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej. Pan przewodniczący Józef Krupa. A jeśli chodzi co do wsparcia zbierania podpisów, to było właśnie spontaniczne pacjentów i ludzi cały czas wpływają do Komisji Zakładowej Solidarności. W Centrum Onkologii cały czas wpływają te podpisy wsparcia, poparcia pani profesor. I na bieżąco już mamy tych podpisów ponad 6 tysięcy. Także jeśli jest dane zainteresowanie, to bardzo prosimy o takie podpisy. Gdzie kierować, panie przewodniczący? Może warto także podać adres i przekażemy go także przy zakończeniu naszego spotkania. Jakiś adres konkretny? To może na maila. Krupa Józef. Nie wiedziałam, także piękna ta parada. Piękna. Ten atak mi także powtórzymy przy zakończeniu naszego spotkania. Proszę bardzo, Radio Maryja, halo. Na wieki wiemy, kogo witamy, skąd telefon. Bardzo proszę, panie. Na tym takie teksty. Koło o, nomen, omen, wieczedzi plaski. No, takie mamy czasy, że właśnie na ludzi bardzo mocnych, osobistych tonów bożych wpadają takie, można powiedzieć, ciężkie sprawy, odpowiedzialne sprawy. No i te cierpienia pewnie, które panią doktor dotykają, one na pewno się przerodzą, przyniosą jakieś błogosławione owoce, jakieś wielkie sprawy, które idą naprzód znowu. Niedawno była sprawa profesora Hasana. Tak. Wydaje mi się, że też tutaj już światełko w tunelu jest dość jasne. I mam nadzieję, że takie samo światełko w tunelu pojawi się również w tej sprawie. Sprawa jest rzeczywiście ważna. Tutaj tyle słów padło już o modlitwie. Niedawno miałam taką możliwość wysłuchania takiego księdza przez Zablasów. On mówił właśnie o nożenie podwajańskiej, tak, która jest bardzo długa i tak dalej, ale mówił również o tym, że jest. No to Janek mówił, że ona ma zakład produkcyjny, coś robi. I rzeczywiście. A może bimber pędzi? No, modliłam się tą koronką, bo miałam sprawy, które po prostu nie dały się ruszyć. Wydawało mi się po prostu, że nie da się ich ruszyć. Ona trwa nawet na 9 dni. Po 19 godzinie wszystko jest w internecie. Także widzisz, co jedna to wariatka tutaj na Saskiej 42. Co jedna to wariatka. Nie bez tej intencji, jak jedna jest modlitwa, choroba. Więc sięgamy. Także choroba wariatka. Bardzo proszę, Radio Maryja, halo. Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Dwa dni temu to była firma drogowa prywatna. W tym temacie zabrać głos. Mianowicie, to jest metoda na prywatyzację szpitali. Powiem przykład. Biłgoraj, szpital, który mieścił się w budynku po dawnej miejskiej Radzie Narodowej. Dostępny budynek został pobudowany, nowy. Zadłużono szpital, sprzedano go. Starostą był mąż byłej pani wojewodziny z ZSL-u. Lubelszczyzną rządzi Sitwa, ZSL-owsko-platformiana. Druga sprawa. Tutaj ojciec Kustos wspomina o szpitalu przy Alei Kraśnickiej. Tak, ten szpital jest w tej chwili remontowany. Piękna elewacja jest zrobiona, ale jest zadłużony.
I to jest metoda na dalszą prywatyzację. Czyli tak, szpital wpada w długi i sprzedaje go się. Nabywca zawsze się znajdzie i on później na... No może to z tymi długami to ma to sens wszystko. Rentowny. Następna sprawa, tutaj pani profesor Starosławskiej. Chciałbym szczególnie podziękować za wielką fachowość. Mój kolega, to wspólny znajomy mój z panem przewodniczącym Marianem, moim imiennikiem, był leczony u pani Starosławskiej i jego nazwiska ani imienia nie będę wymieniał. Miał raka prostaty złośliwego. Przerzuty miał już na kości. Pani Starosławska z pomocą Bożą wyleczyła go z tej choroby i powiedziała mu po imieniu: ty i jego imię, nie bój się, nie umrzesz na raka. Myślę, że pani profesor przypomni sobie i jego nazwisko. I chciałbym tutaj podziękować i zaapelować do pana Mariana Króla. Zajmijmy się Lubelszczyzną, żeby ta sitwa dalej nie niszczyła tak, jak niszczy w tej chwili służbę zdrowia i chce sprywatyzować. I apel do pani premier i naszych parlamentarzystów, pani Kruk, pani Masłowskiej, zajmijcie się procedowaniem tej ustawy, która zabrania komercjalizację szpitali. Bo jeśli tego szybko nie wprowadzicie, naprawdę będzie źle. Przejdzie służba zdrowia w pewnych częściach w ręce prywatne i będziemy ją mieli taką, jak będziemy mieli. Kto ma pieniądze, będzie leczony. Kto nie będzie miał pieniędzy, nie będzie leczony. Jeszcze raz dziękuję. Szczęść Boże. Dziękujemy panie Marianie. Kolejne głosy z Lubelszczyzny. Pan przewodniczący Marian Król. Ja cieszę się, że są takie głosy i jeszcze jest jakieś zaufanie i wiara, że można przeciwdziałać tym wszystkim patologicznym zachowaniom i my jako Solidarność dawaliśmy wielokrotnie wyraz i chyba w ostatnich tych 8 latach to chyba niewiele tych takich środowisk było jak nasze, które były takie, które przez cały rok w jakichś ważnych sprawach upominali. Ja tylko rozmawiam przez sąd. Dlatego ja nie rozmawiam. Wielu ludzi, ja tylko mnie, przez jako Mariana Króla, niekoniecznie z tych szczytów władzy lubi, ponieważ poprzez działania nawet takie, te, które w jakiś sposób ośmieszały te osoby, poprzez zachowania teatralne, wymuszaliśmy niektóre rozwiązania i myślę, że jest to, jeżeli będą ludzie, to także widzicie państwo, na kłamstwie to wszystko polega, na cwaniactwie, na kręceniu, na salce. Proszę bardzo, Radio Maria, halo. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków, amen. Kogo witamy, skąd telefon? Mówię Barbara z Torunia. Ja chciałam powiedzieć, coś przekazać, co mnie utytułowany lekarz, bardzo zacny człowiek, przekazał no niczym na ucho. Powiedział mi, że na wszelkich spotkaniach lansuje się, znaczy przekazuje się lekarzom, żeby nie leczyć ludzi ciężko chorych. I ja powiem tak, że oczywiście to jest dla państwa konkretna korzyść, bo nie ma tych kosztów zadłużenia szpitali, a więc pieniądze są na lecznictwo ograniczone. No i cóż, system emerytalny, czy jakiś tam zapomogowy, czy coś takiego też zyskuje. I skoro pani profesor jest zacnym człowiekiem, czy nie w tym leży właśnie problem, żeby takich ludzi eliminować? To tyle z panem Bogiem. Dziękuję ślicznie. Pani profesor, proszę bardzo. Jestem przerażona, muszę powiedzieć, tą wypowiedzią, ale niestety pani ma rację i tak jak pani mówi, na ucho, cicho i pokątnie, ale egzekwowanie już wprost. Również wiem o takich sytuacjach, że dobrze by było już nie leczyć. Oczywiście są sytuacje medyczne wymagające decyzji uczciwych. Jeżeli leczenie jest bardziej toksyczne niż spodziewany efekt terapeutyczny, nie wolno oczywiście
celem przypodobania się pacjentowi, rodzinie, niszczyć pacjenta. Wtedy pacjent przy prowadzeniu, dobrym prowadzeniu w leczeniu zachowawczym dłużej będzie żył, dłużej będzie się cieszył rodziną i wiele spraw pozałatwia. W sposób delikatny można to przekazywać pacjentowi, rodzinie. Ale jeżeli, mimo że jest to bardzo drogie leczenie, widzimy szansę na przedłużenie życia, zmniejszenie cierpień, jest to świadome działanie, które zmierza do zabrania szansy na życie pacjenta. Nie wolno nigdy tego lekarzowi zrobić za żadną cenę. Dziękujemy ślicznie. Proszę bardzo, Radio Maryja, halo. Szczęść Boże. Szczęść Boże, kogo witamy, skąd telefon? Jak imię? Jerzy z Bydgoszczy. Jerzy, pan Jerzy. Bardzo proszę, panie Jerzy. Witam serdecznie panią profesor, jestem pełen podziwu dla pani i uznania takich ludzi i jak najwięcej w Polsce to byłoby zupełnie inaczej. Witam również ojca prowadzącego. I moje takie, moja refleksja jest taka, działania tego marszałka województwa i na pewno nie jest ono, tylko jest, na pewno jest jakaś grupa tu tam współdziałająca w tej sprawie na niekorzyść Centrum Onkologii w Lublinie, które doprowadziło do skandalicznego zwolnienia pani ze stanowiska. Uważam to za typowe działania mafijne. Dla mnie to jest działanie mafijne. I nie mam żadnych wątpliwości. I to jest skandal, żeby w Polsce oficjalnie można takim mafijnym mógł być działania niszczące onkologię. Bóg zapłać, szczęść Boże, wszystkiego dobrego. Bóg zapłać z Panem Bogiem, pan przewodniczący Józef Krupa. Tak. Nie nadawała się, bo jak nie było włączone dokładnie tak tutaj jak pan powiedział, dla nas wszystkich też jest to zupełnie niezrozumiałe, bo w taki sposób, jak już to wspomniałem, do ściany, jak pani profesor Staroszaska w ten sposób pracowała, to zależy od ściany. Ludzie, którzy dążą do dobra regionu, do dobra pacjenta, nie powinni tego robić. I rzeczywiście, tak jak pan to ujął, tak uważamy, że właśnie tak to wygląda. Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo? Halo, halo? Niestety radio nie wyłączone. Proszę bardzo, Radio Maryja, halo? Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków, amen. Kogo witamy? Witam, mówi Paweł z diecezji płockiej. Szczęść Boże wszystkim Państwu. Ja tylko jedno krótkie zdanie. Osoby, które są autorami takich sformułowań, że pani profesor była obecna w Radiu Maryja, podlegają karze sądowej, dlatego że to jest zniesławianie radia. To radio nie jest necenzurowanym. Tyle z mojej strony. Dziękuję, szczęść Boże. Dziękujemy serdecznie. Pozdrawiamy panie Pawle. Kto do pana Pawła? Ojciec Azariasz? Oczywiście, że się podpisujemy pod tym, co pan powiedział. Bardzo się cieszymy, że ktoś zauważa, że jest to również obwarowane ze strony prawa, bo żyjemy w wolnym kraju. Tylko cały czas powraca ten wątek. Ciekawe, że w tym wolnym kraju jedynie w Radiu Maryja możemy mówić prawdę, dlatego że Lubelszczyzna jako taka, jako mieszkańcy byli bardzo zainteresowani poznać pełną prawdę dotyczącą Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej, ale tutaj dotykamy poprzedniego tematu, poprzedniej kwestii, że jest pewna grupa trzymająca władzę, która bardzo skutecznie nie dopuszcza, wręcz przekręca, manipuluje tymi wiadomościami po to, żeby zniesławić, żeby oczarnić, a tak naprawdę to wszystko jest gra na zwłokę, żeby osiągnąć swój cel, mimo to, że od początku do końca wiedzą, że nie mają racji, starają się, czy podejmują kroki, które tak naprawdę są tylko przedłużaniem takiej agonii, można by powiedzieć, ale nie liczą się z tym, że to wszystko się może obrócić przeciwko nim, dlatego że wyciągają takie argumenty, które w pewnym momencie mogą stać się argumentami przeciwko nim, więc no cóż, no, cieszymy się, że ktoś zauważa, że takie sformułowania, iż ktoś, kto występuje w Radio Maryja czy w Telewizji Trwam, można również, zarzuty pod tym względem, można również wytoczyć przeciwko tym, którzy je wytaczają, którzy je wydobywają na światło dzienne, tylko po to, że im się kończą wszystkie inne argumenty.
Kilka minut pozostało do zakończenia naszego spotkania. Wątków poruszyliśmy. Bardzo wiele słuchaczy w dalszym ciągu telefonują do naszego studia. Ciężko będzie podsumować, ale dosłownie chociaż po minucie dla każdego z Państwa, abyśmy potrafili te najważniejsze wątki całej bulwersującej sprawy raz jeszcze dotknąć. Pani profesor, doktor habilitowany Elżbieta Starsławska. Bardzo proszę. Całym sercem dziękuję ojcu dyrektorowi i zespołowi za możliwość wypowiedzenia prawdy, której celem jest obrona Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej imienia świętego Jana z Dukli. Dziękuję też wszystkim przyjaciołom siedzącym tutaj w studio, jak i nieobecnym. Bardzo jeszcze raz dziękuję. Pan przewodniczący Józef Krupa. Również chcę się podziękować za wsparcie tutaj ojca dyrektora i wszystkich osób prowadzących tutaj to piękne dzieło, jak i Wiesz, Telewizja Trwam i Radio Maryja. Dziękujemy serdecznie. Z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem, pan Marian Król, przewodniczący regionu środkowo-wschodniego NZZ Solidarność. Ja przyłączam się do tych podziękowań, bo tutaj jest duch, którego my również będziemy czerpać siłę, gdyby nie te środki przekazu, jakim jest telewizja Trwam i Radio Maryja, już dawno, tak jak tutaj ojciec zauważył, byłoby po problemie w pewnym sensie, bo byłoby wszystko pozamiatane, nikt by o sprawie nie wiedział, także z serca dziękuję. Ojciec Azariusz Hess. No cóż, ja tylko jako kropkę nad i oczywiście podpisuję się pod podziękowaniami, dziękując za życzliwość i otwartość i samo to, że ojciec dyrektor był z nami i podczas tej audycji w telewizji Trwami i rozpoczął z nami tę audycję wieczorną, to jest szczególnie dla pani profesor takie wielkie umocnienie, podczas gdy wszystkie, może nie wszystkie, gdy niektóre autorytety się odwracają, pani profesor znajduje to oparcie od prostych ludzi, którzy byli leczeni, byli pacjentami, poprzez tych, którzy z różnych regionów polskich dzwonią z wyrazami solidarności i życzliwości. Z naszej strony, w imieniu pani profesor, w imieniu nas tu obecnych, wszystkich, którym leży na sercu dobro pacjenta, dobro pracowników służby zdrowia, jak najbardziej zwracamy się z apelem o modlitwę. Bardzo ważna jest ta modlitwa wspólna, którą my poddajemy, ale nie mniej ważna jest ta modlitwa w zaciszu domowym, kiedy ludzie dźwigający na swych barkach krzyż cierpienia, choroby czy samotności dołączają swoją modlitwę do tej wielkiej modlitwy, jaka płynie do Pana Boga. Natomiast ja na koniec chciałam jeszcze takie dać świadectwo bezinteresowności pani profesor, dlatego że kiedyś przypadkowo, gdy szedłem ulicami Rzeszowa w habicie, napotkała mnie pewna osoba i pyta, czy szukała pomocy, bo był to młody człowiek, którego żona umierała na raka piersi. Na Podkarpaciu z tym sobie nie bardzo mogli poradzić. Wtedy zadzwoniłem do pani profesor, poprosiłem o spotkanie. I mimo, że to całkiem inny rejon, pani profesor oczywiście mówiła, nie ma sprawy, przywoź ją. Ta osoba dziś jest w niebie, dlatego że udało się jej, w cudzysłowie mówiąc naszym językiem, przedłużyć życie zaledwie o kilkanaście miesięcy, ale zarówno mąż, jak i dzieci są niesamowicie wdzięczni, bo odczytali ten czas dany od Pana Boga, żeby mogli się godnie pożegnać i przygotować na odejście ich mamy. Także jest to coś wielkiego, co centrum robi, co pani profesor również firmuje swoim nazwiskiem i swoimi talentami. I ufamy po prostu, że Pan Bóg nie pozwoli, by to zostało wszystko zaprzepaszczone. Raz jeszcze wszystkim za wszystko, ojcom w sposób szczególny, słuchaczom wielki Bóg zapłać. Dzięki ogromne. Co dalej z Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej imienia świętego Jana z Dukli? To temat rozmów niedokończonych. My obiecujemy, że w dalszym ciągu będziemy rękę trzymać na pulsie i słuchaczy Radia Maryja, widzów telewizji, wam informować, co w tym temacie dzieje się i dziać się będzie. Rozmawialiśmy z panią profesor doktor habilitowany nauk medycznych Elżbietą Starosławską, konsultantem wojewódzkim w dziedzinie onkologii klinicznej, z panem Marianem Królem, przewodniczącym regionu środkowo-wschodniego
Polskiego NZZ Solidarność, panem Józefem Krupą, przewodniczącym Komisji Zakładowej, oraz ojcem Azariaszem Hesem, kustoszem Sanktuarium Pasyjno-Maryjnego w Kalwarii Zebrzydowskiej. Bardzo dziękuję za to spotkanie i dziękujemy także słuchaczom Radia Maryja. I ojcu, i słuchaczom, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Teraz i zawsze Bóg zapłaci. Ave Maria. Cała tajemnica tkwi w jego brzmieniu. Podobnie ma się sprawa z moim sposobem śpiewania, które także trudno nazwać nowoczesnym czy jazzowym. So this combination of two of them is coming like very old and very exotic or whatever. Trzeba zacząć od fortepianu, jego harmonii, brzmienia, które jest jednocześnie nowoczesne i tradycyjne. A to wszystko tworzy pewną nową jakość. Unikalną i zarazem otwartą na inne, nowe style. Czy pamiętasz swoje pierwsze spotkanie z Leszkiem Możdżerem? To było jakieś 13 lat temu. Leszek przyjechał do Tel Awiwu, aby zagrać solowy koncert na jazzowym festiwalu. Już nie pamiętam, czy to Leszek szukał jakiegoś miejscowego muzyka do współpracy, czy to organizatorzy mnie mu polecili. Spotkaliśmy się i umówiliśmy na próbę, która, jak się okazało, trwała mniej więcej 10 minut. W pewnej chwili Leszek wstał, zamknął fortepian i powiedział: wiesz co, chodźmy na piwo. I tak zrobiliśmy. Podczas koncertu weszliśmy na scenę i to było coś cudownego. 100% improwizacja. Nasz występ składał się właściwie z jednego utworu. Obaj byliśmy zachwyceni. Tuż po koncercie Leszek powiedział: Zohar, kiedyś wspólnie zrobimy coś wspaniałego i dużego. A ja pomyślałem: tak się tylko mówi. Po 2 latach zadzwonił i zaprosił mnie do zagrania koncertu w Sopocie. Wtedy nawet nie za bardzo wiedziałem, o czym mówi, ale się zgodziłem. Z Larsem spotkałem się po raz pierwszy już na próbie. Do tej pory byłem przekonany, że zagramy w duecie. To jest taki fajny gość ze Szwecji, powiedział Możdżer. Okazało się, że to był nasz czas. Wtedy zaczęliśmy razem pracować. Dlatego nasza pierwsza płyta nosi tytuł The Time. Od tamtej chwili minęło 11 lat. Co mam ci powiedzieć? Ja po prostu kocham tego gościa. To jest najbardziej odpowiednie słowo. Ludzie mawiają o sobie: mój bracie. Ale w naszym przypadku to prawda. Potrafimy rozmawiać o wszystkim. Jesteśmy na siebie otwarci, wzajemnie się wspieramy, akceptujemy. Darzymy wielkim szacunkiem. We give space a lot to each other. And listen,
Leszek zaprosił mnie, abym zagrał na jego festiwalu. Powiedziałem, oczywiście, chętnie z tobą zagram. A on na to, nie, chcę, żebyś przywiózł swój zespół. To mówi wiele o tym, jakim jest człowiekiem. Współpraca z takimi ludźmi jak on jest dla mnie bardzo, bardzo ważna. Czuję, jakby Leszek był częścią mnie. I nie ma znaczenia to, co przyniesie przyszłość. To, co nas łączy, jest ponadczasowe. We have this love between us. It's amazing. I'm lucky to meet him and people like him in my life. It's great. That's it. That's it about Leszek. Wlał i powiedział, słuchaj, ja mam ogromne zapotrzebowanie na mleko, na ten nie mogę ci dać, bo przecież wiesz, no, jej nie dał. No to brzydko wyjechał. Nie chodzi o głupią śmietankę. Ja mówię, jedno chciwe, to ani te chciwe, a drugie durne. Ja mówię, byś dał te dwie kropelki na wczetnego, a to przecież ten gruby taki. Raz go nauczyłam, bo żeśmy dałem pić kafę na centralnym jeszcze, bo szły, ja mówię, zobacz. Idź kup dwie zupki, zrobimy sobie, zaraz zalejemy do kubka w tym Empik Cafe. A on mówi, że nie. Ja mówię, słuchaj, ja ci to wytłumaczę, o co chodzi. Ty pójdziesz, kupisz, a ja znam tutaj te dziewczyny i one nam zrobią. I ja też dobrze zrobię. Aha, rozumiem. Poszedł, kupił dwie zupki, nauczył się i przyniósł te zupki do Empika. I teraz tą Ankę przerzucili na złote tarasy Empik Cafe. A to już dawno. A więc ten gruby, taki mój kolega był, słuchaj no, taki jakiś, ta matka na niego krzyczy, tu na Szembeka mieszka. I on kiedyś tam, myśmy jechały we trójkę na wernisaż, czerwona Zośka i ja i ten gruby. No i po prostu tak, Zośka się zdenerwowała, dała mu po mordzie. A on jej 10 razy oddał. No, to już nieładnie, z kobietą się bić. To nieładnie. Dno. Ale ona się zabrała się, wysiadła i nie. Właściwie jak to było, myśmy wysiedli tu przy Poskarbińskiej, a ona to pojechała dalej i nie wysiadła na pana drogę. Nie chciała. Ja mówię, zobacz, babka jak się walnie, to tego, ale kobiety nie wypada bić. No ale to drugi nudny, to jest on jest taki, że no nie da się skrzywdzić. Maniery z domu wyniósł takie chamskie. No. Ukradł wiesz płytę za 49 złotych z łapami i go złapali i musiał odpracować ten. No i bardzo dobrze, najlepsze są kary naturalne. I mnie się pytał, gdzie to ja mówię, słuchaj, po co w ogóle takie rzeczy, takie drogie, to się nie bierze, bo tam 10 razy sprawdzają, a poza tym tam dzwoni, tam te 50 schodów, tam nigdy nie dojdziesz. Gdzie no, to ale jest? To trochę to nawet wstyd, no. Ta po pierwsze, po drugie, po trzecie, po czwarte, nie wypada takich rzeczy. Po co ci to? Ile na śmietniku leży płyt? Ja tu po Janku ile mam płyty, tylko kopnąć to wszystko w dupę i na śmietnik, a te taśmy, a te stare. Słuchaj, choroba. No i on po prostu, no gdzieś już odpracował. Ja mówię, słuchaj, jak nie odpracujesz. Ale gdzie odpracował? To co, ulicę zamiatał, czy co? Cokolwiek, aby no, tylko była to... Pracę społecznie użyteczną. Aby tylko to odpracowanie było, to jeszcze mało. Człowiek, żeby nie pójść
do więzienia na 2 miesiące odsiedzieć za tę kwotę, no to to już woli byle co zrobić. No, wiadomo, i to jest kara publiczna, no. Bo ja ona tutaj, pamięta, to już więcej tego nie zrobi. Ja straszyłam jest tego Janka pokorowy. Witka, żeby nic nie tego, bo pójdziesz odpracować. I wtedy przyjmij pracę ciecia. Mówi, żadnego ciecia. Mówi, ja mówię, najwyżej w Londynie, jakby mi 10 razy więcej zapłacili, tak. To wtedy tak. Ale gdzie on się do tego? Przez dwie lewe ręce, no, no, no gdzie to? No. On mówił, że on też kiedyś gotował, że kiedyś matce. Ja mówię, tylko u ciebie się to tak uwsteczniło, że masz, no w mózgu nie masz nic, nie umiesz tego, no po prostu nie masz zielonego pojęcia. Jak to jajko ugotować, nie wiem, co ty umiesz. On mówił, że nawet potrafił cię, że matka go pieczenia ciasta nawet nauczyła, no. Mhm. A widzisz, ja kiedyś dorwałam taką książkę, 12 rodzajów serników. Jak zaczęłam te ciasta piec, to u nas na ogrodzie jabłka rosły, jabłoczniki były, serniki. Wszystkie sąsiadki były obdzielone, one mnie bardzo lubiły. No bo to kiedyś to ludzie żyli razem, takie wspólnoty. Nie, to blok ogromny, dwie ogromne bramy i ja dwa szczy. To kamienica jakaś przedwojenna. No to nie jest przedwojenna, to była taka pewnie raczej powojenna, taka komunistyczna, ogromne bramiska. Dwa na Białkę. No lata 50, bo wtedy... Od Sienkiewicza zawsze była ulica. Lux, nie Lux, tylko restauracja Lux, potem zrobili Grodna, restauracja Grodna. I tam po drugiej stronie jest Gazeta Wyborcza też, która mnie nigdy nie interesowała, której tam nigdy nie było, ale jak już jest i tu, to musi być i tam. No. No i tego. Takie główne. Myśmy w tym luksie to wielokrotnie byli na obiadach, były, bo u nas rodziny to zawsze chodziły po restauracjach. Ale takie jakieś rozsądne ceny były? Jakieś takie rozsądne ceny, bo z jednej strony myśmy bardzo dobrze gotowały, te nasze rodziny, sobie sam, ale z drugiej strony może było tak, że jakiś Alfons musiał coś postawić, to może też. No i te dzieci zawsze lubiły, jak goście w domu. No dzieci... Włoska tradycja. Dzieci uwielbiają, jak goście w domu, a ja ciągle, matka mnie prosiła, bo że są goście, że ja muszę zaśpiewać. O. Jedną pieśń, potem były brawa, potem były jakieś prezenty, nagrody, to... A co śpiewałeś? Nie, to on śpiewał, ale już jak on umarł, to nie. A ja śpiewałam, gdzie jesteś mały książę, gdzie... Odeszłeś z mych książeczki kart. Potem śpiewałam 13. Słuchaj, były ogromne brawa. I zawsze, zawsze trzeba było, bo to niebiański głos i w szkole ze śpiewu 6 dyrektor postawił, proszę ciebie. Klasa tak też przytaknęła. No co postawimy, co postawimy? A tam było mi, fa, sol, mi. Taką gamę zaśpiewać. To było śpiewane wszystko. I to tak... Mi to ładnie wyszło, ale no w ogóle zawsze mi raczej wychodziło, bo to jak ktoś ma tę muzykę w głowie. Masz talent. I dyrektor postawił, bo on prowadził muzykę po prostu, dyrektor szkoły. On postawił 6, a przecież te 6 to one weszły naprawdę z 15 lat po. Jakoś tak dużo później. Były tylko. Ale weszły, widzisz, ty coś takiego mówisz, że coś pomyślisz, to się spełni. No ja tak, też coś no takiego mówię. Mam, że coś pomyślę i to się spełni w krótkim czasie. No. A ta 6 to po co? Także widzisz, o, człowiek wyprzedził i tak jak ta Joanna z Przyczółka, stomatolog Nagórskiego jeden mówi, wyprzedziłaś 21 wiek, bo pierwszy raz widzę, żeby mleczne zęby wszystkie były dookoła szczęki. I po prostu, bo myśmy tam chodzimy na Górskiego jeden, bo to było prywatnie i się żeśmy wszyscy tam śmiali, że no jak to nasza Joanna 21 wiek wyprzedziła. Ale ponieważ oni byli bogaci, pojechali do Ameryki, proszę ciebie, bo jej mąż, o Jezu, jej ojciec glazurę układał, matka cycki miała w domu porozstawiane, biustonosze robiła, to pewnie ona z tych biustonoszy nic. No dlaczego? A no może. Ta bada się szyło, to przecież schodziło. Ale ona. Bo zawsze potrzebna. Ona to jak obiad zrobiła, to koniec. Dlaczego? Nie dla 10 osób. A
A my jak mieliśmy firmę w Palenicy, mieliśmy ile tam, 14 lat, to no. Dosłownie było 100 metrów do restauracji antyrewolucyjnej. Oraz entuzjastów nowej fali rewolucji seksualnej i dominujących ateistów. Było 11 lat tragicznej śmierci europosła doktora Filipa Adwenta, jego rodziców oraz córki. W Lipoplanowie w sobotę odbyły się uroczystości upamiętniające wybitnego polityka. W mszy świętej w Bazylice Niepokalanowskiej przewodniczył ksiądz infułat Jan Sikorski. Homilię wygłosił ksiądz dr Kazimierz Kurek. Po Eucharystii w sali świętego Bonaventury odbył się koncert i spotkanie wspomnieniowe. Pod hasłem Mamy dość przeszła ulicami Warszawy manifestacja zorganizowana przez Stowarzyszenie Stop Bankowemu Bezprawiu. W czasie wiecu frankowicze dokonali symbolicznego wtrącenia bankstera do więzienia. Demonstrację rozpoczął w południe wiec przy pomniku Mikołaja Kopernika na krakowskim przedmieściu. Następnie jej uczestnicy udali się przed Sejm. Na błoniach PGE Stadionu Narodowego została zainaugurowana ogólnopolska kampania społeczna Twoja krew, moje życie. Krwi nie da się wyprodukować ani niczym zastąpić. Można polegać tylko na dawcach, powiedział minister zdrowia Konstanty Radziwiłł. Minister apelował o dołączenie do grona honorowych dawców krwi. Zapewnił, że sam ją odda w sobotę. Niemiecka uczelnia przyznała prezesowi Polskiego Trybunału Konstytucyjnego tytuł doktora honoris causa. Wydział Prawa Uniwersytetu w Osnabrücku przyznał